Biblia Audio. Księga Przysłów. Serce króla kanały wody w ręku Pana. Zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca. Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. Wyniosłe oczy i harde serce. Ta lampa występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich śpieszących się do straty. Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci. Przemoc złoczyńców ich porywa, bo nie chcą przestrzegać prawa. Kręta jest droga przestępcy. Postępowanie czystego jest prawe. Lepiej mieszkać w kącie dachu niż z żoną swarliwą we wspólnym domu. Dusza występnego pragnie zła. Bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy każą szyderce, mądrzeje naiwny. Gdy pouczają mądrego, on wiedzy nabywa. Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego. Sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi. Psalm 119. Szczęśliwi, których droga nie skalana, którzy postępują według prawa Pańskiego. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami. Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano. Oby moje drogi były niezawodne w przestrzeganiu Twych ustaw. Wtedy nie doznam wstydu, gdy zważać będę na wszystkie Twe przykazania. Będę Ci dziękować szczerym sercem, gdy się zaprawię do wyroków Twej sprawiedliwości. Przestrzegać będę Twych ustaw. Nie opuszczaj mnie nigdy. Ewangelia według świętego Łukasza. Wtedy przyszli do Niego Jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.